Cześć! Witam Cię na kanale Silverstar Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj o tym, jak długo srebro może pozostać tanie i to z punktu widzenia przemysłu wydobywczego. Zainteresowany? Jedziemy! Kochani moi, inwestkawsy mamy już za sobą. Ogromna dawka wiedzy, fantastyczny kongres inwestycyjny za mną. Najpiękniejszym dla mnie wydarzeniem podczas tych dwóch dni była debata poświęcona metalom szlachetnym, którą miałam okazję poprowadzić. Zabrakło miejsc na sali, zabrakło miejsc stojących. Wraz ze mną w rozmowie brali udział Aleksander Pawlak z Taweksu, Anita Krept z Mennicy Gdańskiej i Michał Wiśniewski z Mennicy Kapitałowej. Jak długo srebro może pozostać tanie z punktu widzenia przemysłu wydobywczego? Zaczynając od szerszego spojrzenia, myślę, że większość z Was wie, że rynek srebra jest płytki, niewielki, wręcz można powiedzieć bardzo wąski. Przycenie srebra za uncję trojańską 20 dolarów, szacowana podaż w 2022 roku, była warta około 20 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa takiej firmy, jaką jest Starbucks, wynosi 112 miliardów, więc możemy śmiało powiedzieć, że kawa dobra, ale czy firma, która produkuje dobre espresso jest naprawdę warta 5,5 razy więcej niż cała podaż metalu tak strategicznego? W 2022 roku, jakim jest srebro, główny rynek srebrnych akcji jest również niewielki. Przez pierwotny rynek rozumiem tutaj tych producentów, którzy w swoim wydobyciu zajmują się tylko srebrem. Wszyscy również wiemy, że około 75% srebra pochodzi z kopalni w cudzysłowie niesrebrnych, takich, które wydobywają miedź, ołów, inne pierwiastki. Więc srebro jest tylko efektem ubocznym, a to pokazuje nam, jak niewielu jest prawdziwych producentów srebra pierwotnego, jak mało przedsiębiorstw kopalni zajmuje się de facto docelowo tylko i wyłącznie srebrem. Ta garstka producentów ma naprawdę niewielką kapitalizację rynkową w porównaniu z innymi rynkami zasobów. Według stanu na 7 listopada 2022 rok kapitalizacja rynkowa dla zdywersyfikowanych górników typu Rio Tinto wynosi 441,3 miliarda dolarów. Złoto wynosi 225,7 miliarda. Podczas gdy mieć 118,2 miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa głównych producentów srebra wynosi zaledwie 21,9 miliarda dolarów. I porównując tą kapitalizację rynkową srebra z poziomem chociażby. Firmy Apple wynoszącym 179 miliardów dolarów. Śmiało widzimy, że Apple może kupić cały sektor pierwotnych producentów srebra, i nadal zostaje jej 157 miliarda dolarów. Dysproporcja, jak widzicie, olbrzymia firmy, która sięga swoją historią lat 70. względem do aktywa, do metalu, który znamy od tysięcy lat. Rynek tych podstawowych srebrnych akcji jest również niewielki, ponieważ inwestorzy byli zniechęceni zarówno i cenami srebra, jak i cenami akcji spółek wydobywczych i sprzedawali te akcje. W związku z tym to również obniżyło kapitalizację rynkową. W efekcie firmy poniosły straty, to zaszkodziło firmom zarówno ich produkcji, jak i wzrostowi i ekspansji. Bo wiadomo, kiedy nie ma tych wolnych przepływów finansowych, firmy zwłaszcza tego typu po prostu się nie rozwijają. Zatem wypadałoby sobie zadać pytanie, jak długo jeszcze srebro może być na czerwono na wykresach? Jak długo na komeksie będziemy widzieć tak niskie Ceny. Na początku listopada 2022 roku zostały opublikowane dane, które mówią, że w ujęciu netto większość pierwotnych producentów srebra nie jest w stanie wygenerować dodatnich wolnych przepływów pieniężnych. A powodem, dla którego nie są tego w stanie zrobić, jest obniżona czy zaniżona wręcz cena srebra. Ale jak myślicie, czy cały sektor może w nieskończoność pozostać nieopłacalny i notować straty? I jaka może być odpowiedź? Górnicy, którzy wydobują srebro, obniżyli już koszty o tyle, o ile mogli je obniżyć. Utrzymująca się niska cena srebra doprowadziła ich do skraju rentowności. Zwracając się w stronę 2022 roku, średni całkowity koszt utrzymania producentów przy wydobyciu jednej uncji trojańskiej w roku 2022 wynosił 19,33 dolara. Oczywiście. W zaokrągleniu i na podstawie wyliczeń średniej. Natomiast cena z srebra nie zaskoczyła nas w 2022 roku i wynosiła średnio w granicach 19,55 dolara za uncję trojańską. Niewiele powyżej średnich kosztów produkcji w tej branży przy jednostce jednej uncji trojańskiej. I teraz, co jeszcze może zrobić ten sektor wydobywczy, który i tak już jest na skraju? Zważywszy na to, że de facto mamy wysoką inflację, co wpływa oczywiście na sektor wydobywczy, ogólnie koszta rosną prąd, gaz, wszystko, co jest istotne przy procesie wydobywczym, notuje wzrosty cenowe. Zatem zwyczajnie procesem dedukcyjnym można powiedzieć, że cena srebra musi ostatecznie również wzrosnąć, aby to uwzględnić. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym wcześniej nie powiedziałam. Wtedy, kiedy srebro jest stanie, górnicy starają się wydobywać te pokłady. Metalu, który jest dobry jakościowo i łatwo dostępny, żeby nie zwiększać sobie kosztów wydobywczych. Natomiast nic nie trwa wiecznie. Te pokłady, które są w zasięgu lepszego wydobycia, łatwiejszego dostępu prac górniczych, niestety się kończą. Zatem te koszty wydobycia tych dalszych pokładów srebra również będą rosły. To ponownie podkreśla, że cena srebra musi być wyższa, aby przemysł Wydobywczy mógł działać z zyskiem. Oczywiście tutaj zaraz przeczytam w komentarzach, że przecież srebro to odpad, i bardzo mało jest reprezentantów firm, którzy zajmują się tylko i wyłącznie wydobyciem srebra. I tak to prawda, 3 na 4 uncje pochodzą z tak zwanych niepierwotnych kopalni srebra. Nie wymagają wysokiej ceny srebra, bo srebro jest z nich produktem ubocznym i w pewien sposób kompensuje jedynie ich całkowite koszty produkcji. Ale może naturalnie powodować problemy z rentownością. I prawdopodobnie również te kopalnie, które zajmują się wydobyciem innych metali, a srebro jest niejako przy okazji, spodziewali się, że srebro będzie droższe podczas tak wysokiej inflacji w ubiegłym roku. Więc i ci producenci liczą na to, a wręcz potrzebują, by cena srebra była wyższa. A teraz. Odpowiadając sobie na pytanie z drugiej strony, co się stanie, jeśli to srebro nadal będzie miało tak zaniżoną cenę? Myślę, że gdyby utrzymywały się tak niskie ceny srebra, to może spowodować, że niektóre firmy przestaną działać, niektóre będą musiały ograniczyć się tylko do wydobycia właśnie tych złóż, które są najłatwiej dostępne. Niektóre firmy zmusić do fuzji. Do połączeń, a być może nie wszystkie firmy chcą działać w ten sposób. Może to również wpłynąć na przemysł w inny sposób. Budżety na poszukiwania i rozwój z pewnością spadną. Osoby z najwyższego kierownictwa, geolodzy, specjaliści mogą opuścić przemysł, a ludzi młodych, studentów, to może zniechęcić do wyboru górnictwa jako zawodu. Więc rysuje nam się w przypadku ciągle utrzymywanej niskiej ceny srebra, taka powiedziałabym ponura przyszłość. W tym sektorze. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki i to, że przemysł nie może funkcjonować w ten sposób w nieskończoność, bo jednak ta wysoka inflacja daje się mocno odczuć w firmach wydobywczych, uważam, że ostatecznie cena srebra musi wzrosnąć. I wystarczy właściwie, że ta cena srebra będzie większa, a większość z tych przesłanek przyszłości, o których mówiłam, zacznie się łagodzić. A jak Ty uważasz, mój drogi widzu, co dalej stanie się z ceną srebra? I jak będzie wyglądał w przyszłości przemysł wydobywczy srebra? Czy zobaczymy wreszcie w dłuższym terminie zielony kolor na wykresie komeksowym? Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania. Daj, proszę znać, mój drogi widzu, w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie. A ja Ci już bardzo dziękuję za dzisiaj i słyszymy się następnym razem.